Witam Państwa w poniedziałek 8 lutego ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W pierwszym w tym tygodniu wydaniu wiadomości relacja z otwarcia nowej wystawy w Willi Caro Mandaty dla pieszych za nieprzepisowe zachowanie i akcja Tak dla niezależności śląskiej onkologii. Szczegóły za chwilę w serwisie. Agnieszka Baron, zapraszam. Policyjna odpowiedź na wypadki w styczniu. Tylko w tym roku na drogach powiatu gliwickiego doszło do 13 wypadków, w których zostało rannych 12 osób, a jedna poniosła śmierć. Policyjne statystyki jako przyczynę tych zdarzeń wskazują nieudzielenie pierwszeństwa pieszym. Najwięcej tego typu przykrych zdarzeń odnotowano na przejściu na ulicy Dąbrowskiego przy skrzyżowaniu z Wróblewskiego. W zeszłym tygodniu policjanci postanowili wziąć sprawę w swoje ręce i przeprowadzili kolejną akcję pod szyldem Niechroniony uczestnik ruchu drogowego. Posypały się mandaty, prawie setka. Jedną sprawą zajmie się sąd. To jednak nie wszystko. Poza pieszymi ukarani zostaną także kierowcy, którzy w dniu akcji zostali nagrani przez policyjny monitoring. Co roku o tej porze przychodzi czas na wypełnienie zeznania podatkowego. Ważne, aby uczynić to do końca kwietnia, a jeszcze ważniejsze jest to, aby pomóc tym, którzy pomagają. Swój 1% podatku można od kilku lat przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego, także z naszego miasta. Listę gliwickich organizacji pozarządowych można odnaleźć na stronie giecopgliwice.pl. Wzorem lat ubiegłych przy wypełnianiu zeznań pomagają bezpłatnie pracownicy GiecoPu. Wystarczy zgłosić się do siedziby instytucji na ulicy Studziennej. W zeszłym roku 1% gliwiczan był równy kilku milionom złotych przekazanym organizacjom pozarządowym. Jaka będzie proporcja w tym roku? Zależy to od nas. Zwykle media relacjonują to, co się dzieje, lecz nie tym razem. Dziennikarze postanowili głośno wyrazić swój sprzeciw i zachęcają mieszkańców regionu do tego samego. Chodzi o stworzenie Śląskiego Instytutu Onkologii. Pod petycją skierowaną do premier Szydło podpisało się już 4 tysiące osób. Najważniejsze śląskie media, ale oczywiście wszystkie media, do tego zachęcamy, podpisały, można powiedzieć, pakt o tym, że wspólnie będą walczyć o niezależność Instytutu Onkologii w Gliwicach. Chodzi o stworzenie Śląskiego Instytutu Onkologii, niezależnego od warszawskiej centrali, od którego to jest zależna nasza filia od 50 lat. 50 lat funkcjonuje jako filia warszawskiego Instytutu Onkologii. Załoga Instytutu i dyrekcja podtrzymują zdanie, że powinniśmy być jednostką niezależną, przede wszystkim ze względów finansowych, ale nie tylko. Jako szpital będący oddziałem warszawskiego centrum, szpital zlokalizowany na Śląsku, dajemy sobie doskonale radę i bycie, że powiem, częścią warszawskiego oddziału jest w pewnym sensie balastem dla nas. Zachęcamy do podpisania petycji. Dziś piszemy również o tym, podpisz petycję do premier Szydło w sprawie onkologii. Może to zrobić każdy, to nie musi być dziennikarz. Właśnie apelujemy do wszystkich mieszkańców regionu, którym ta sprawa leży na sercu. Z czego wynika ta dobra kondycja finansowa gliwickiej onkologii, ta gospodarność? Wynika z wielu faktów. Po pierwsze, z tego, że bardzo starannie upracowana była gospodarka finansowa, jeżeli chodzi o płace. Dyrektor wypłacał środki, premie uznaniowe czy inne dodatki tylko w takim wypadku, kiedy rzeczywiście na to fundusze pozwalały. Nie było takiego rozbestwienia, rozhulania płacowego, jak to miejsce ma nie tylko w Warszawie, ale w innych szpitalach w Polsce. Ma Pan jakichś kolegów, doktorów, profesorów z Warszawy czy Krakowa, którzy też są za tym, żeby Śląski Instytut był samodzielny? Powiem tak, są takie głosy. Co ciekawe, głosy te nie są popularne wśród starszych pracowników nauki. Czy osoby już, tak powiem, zasiedziałe w strukturach warszawskich są niechętne. Nie wiem, boją się prawdopodobnie różnego typu roszad i problemów, które się mogą pojawić w Warszawie wtedy, gdyby Gliwice się oddzieliły. Osoby młode, dynamiczne, rozwijające się popierają ten pomysł. Osoby starsze niestety nie. Tu widać wyraźnie ten konserwatyzm i strach przed zmianą. Wiemy, że już 4 tysiące osób i to jest taka oficjalna, ponad na pewno 4 tysiące osób. To już jest oficjalna liczba, ona stale się ta liczba zwiększa. Podpisało te petycje i wszystkich serdecznie, również Państwa widzów do tego zachęcamy. Wejść na nasz profil na Facebooku, tam można też tę petycję podpisać, a dziś też piszemy o tym w Dzienniku Zachodnim szeroko. Też tłumaczymy, dlaczego Instytut Onkologii, również zdaniem specjalistów, może i powinien wręcz, mając takie dokonania, być osobną placówką. Thank you.
Maszyna parowa teraz wydaje się być czymś archaicznym, ale bez niej i jej koleżanek nie byłoby rewolucji przemysłowej. Właśnie takie maszyny, które zmieniły świat, można podziwiać na nowej wystawie w Villi Caro. Piątkowe popołudnie, jesteśmy w Villi Caro, tutaj już duże zamieszanie jest. Za chwilę otworzymy nową wystawę, którą przygotowały dla nas dwie instytucje. Muzeum z Gliwic i Muzeum Sarnowskich Gór. Tutaj są z nami właśnie kuratorzy tej wystawy, którzy znają się już z czasów studiów. Teraz połączyła Was wspólna wystawa jaka? Wystawa nosi tytuł Wiek pary, maszyny, które zmieniły świat i w dużym skrócie opowiada o maszynach parowych, o tym, jakie miały zastosowanie w różnych dziedzinach i po prostu o tych pierwszych maszynach parowych na Górnym Śląsku. Jak się układała ta współpraca między Państwem? No, Państwo się już znacie ze studiów. Czy ta znajomość pomagała przy tworzeniu tej wystawy? Znaczy, na pewno pomagała, bo mogliśmy sobie jasno określić, kto się czym zajmuje. Ja zajmę się częścią techniczną, natomiast koleżanka tutaj całą pozostałą, że tak powiem, historyczno-aranżacyjną częścią. Dobrze, to Pana jako mężczyznę zapytamy o tą technologię, którą możemy tutaj teraz podziwiać. Co to są za zabytki? To są zabytki, które przedstawiają zarówno maszyny odwadniające przed maszynami parowymi, czyli kieraty konne i kunszty, oraz maszyny parowe, które zostały tutaj sprowadzone na Górny Śląsk. Pierwsza maszyna na dzisiejszych ziemiach polskich to 32-calowa maszyna Newcomena, która właśnie w 1788 roku zaczęła działać w Tarnowskich Górach. Pokazane jest również 7 pozostałych maszyn, które działały w Tarnowskich Górach, a także w jaką drogę to tutaj generalnie poszło w kolej i w statki. Wystawa wystawą, ale tej wystawie towarzyszy cykl wykładów jakich? Cykl wykładów wokół Technopolu. Będziemy się zastanawiać nad tym, czy technologia, która w coraz większym stopniu tworzy nasz świat, może pozostać ludzka, czy tak naprawdę to człowiek będzie się dostosowywał do technologii, czy ona będzie na niego wpływać, czy też powinniśmy zaimplementować wartości do technologii i jednak ta technologia powinna zostać zainfekowana humanizmem. Będę prowadził 2 wykłady. Jeden wykład będzie poświęcony kanadyjskiemu teoretykowi środków masowego przekazu, Marshallowi McLuhanowi, który stworzył tak koncepcję globalnej wioski, a drugi wykład będzie poświęcony Buckminsterowi Fullerowi i oba te wykłady wpisują się w taką ideę kontrkulturowych wizji rozwoju technologicznego. No ja maszynami parowymi interesuję się od bardzo długiego czasu. Teraz będzie Pan po prostu zarażać tą pasją innych, jak rozumiem. Raczej wolałbym się podzielić pasją niż zarażać, aczkolwiek no, chciałbym pokazać może młodzieży i innym ludziom, że jest alternatywa dla tego, co jest w komputerze i w telewizji. I jednak ta stara technika też jest ciekawa. Do tego tematu powrócimy jutro w programie 100% Gliwic. Polecam. I to wszystko w tym wydaniu wiadomości. Wyniki naszej pracy można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom i w internecie. Nasz adres to tvimperium.pl. Zapraszamy też na naszego fanpage'a Telewizja Imperium. Za chwilę sport, który przygotował i przedstawi Tomek Czoik, a później prognoza pogody na wietrzny wtorek. Dziękuję za dziś i życzę przyjemnego popołudnia. Dzień dobry, witam Państwa. Tomasz Czoik, pora na informacje sportowe.
13 kolejka futsal Ekstraklasy za nami. Dobrze spisali się gracze Gafu Omega Gliwice. Pokonali oni na wyjeździe rekord Bielsko-Biała 5-4. Bramki dla podopiecznych Marcina Waniczka zdobyli Maciej Mizgajski, João Baptista, Piotr Łopuch, Maksym Pautiak oraz Tomasz Lutecki. Niebiesko-czarni zajmują obecnie 6 miejsce w tabeli rozgrywek z 20 punktami. Swoje spotkanie w ramach 13 kolejki gracze NBIT-u rozegrali 2 tygodnie temu. Przegrali oni z Euromasters Chrobry Głogów 1-3. W krytej pływalni Olimpijczyk odbyła się dziś pierwsza tegoroczna edycja Gliwickiej Ligi Pływackiej. W zawodach wzięło udział ponad 500 uczniów z gliwickich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dokładnie tak, Gliwicka Liga Pływacka 2016 odbywa się już po raz 8. Składa się z cyklu kilku zawodów, podczas których uczniowie gliwickich szkół mogą rywalizować w kilku dystansach pływackich, zdobywając punkty do klasyfikacji indywidualnych, jak i również do klasyfikacji drużynowych, czyli szkolnych. Wygrałeś przed chwilą 50 metrów stylem grzbietowym. Jakie to było uczucie? No, bardzo fajne. Nie zawsze można wygrywać, ale na niektórych zawodach można się naprawdę sprawdzić i coś pokazać, że jednak coś, bo coś te treningi są, że widać efekty trenowania i to przynosi sukcesy. Dziewczyny, Gliwicka Liga Pływacka, z jakim skutkiem dzisiaj dla Was? No, z ciężkim, bo mieliśmy rano trening, no ale pierwsze miejsce, także chyba nie jest źle. A dla Ciebie? No, najgorzej nie było. My idziemy do przodu i się staramy bardzo. Chcemy reprezentować godnie nasz klub. No, pływamy dla szkoły, no i po prostu, żeby się sprawdzić, tak, żeby popływać na pomiarze. Jesteśmy właśnie w przygotowaniach do Mistrzostw Polski, także jesteśmy zmęczone, ale wszystko idzie do przodu. Na miejsca. Obszerniejsza relacja z tych zawodów już jutro w programie Gliwicki Przegląd Sportowy. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.